Zaplanowaliśmy głównie spotkania na zewnątrz. Nie było dzisiaj uroczystego apelu z całą oprawą, ze sztandarem, z częścią artystyczną, ponieważ dzieciom dzisiaj towarzyszą rodzice, więc żeby zapewnić odpowiednie warunki, reżim sanitarny, odpowiednią odległość, większość klas spotyka się na zewnątrz, tylko klasy starsze od klasy 5 do klasy 8 spotykają się wewnątrz budynku, do którego wchodzą już same dzieci, dzisiaj bez asysty rodziców. Jeżeli chodzi o cały proces dydaktyczny, będzie wyglądał bardzo podobnie jak w każdym innym roku, czyli dzieci mają zaplanowane wszystkie zajęcia, natomiast troszeczkę inaczej będzie się to odbywało, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Przygotowaliśmy procedury związane z reżimem sanitarnym, jesteśmy zaopatrzeni w dozowniki płynu dezynfekującego, mamy maseczki, maseczki będą u nas obowiązywały podczas przerw i wtedy, kiedy dzieci będą w częściach wspólnych, natomiast w klasach oczywiście nie ma takiego wymogu, chyba że ktoś bardzo by sobie tego życzył, ale raczej nie. Natomiast zmieniliśmy układ przerw z podziałem na edukację wczesnoszkolną i klasy starsze, tak żeby ograniczyć ilość dzieci przebywających na powietrzu czy też na korytarzach szkolnych w tym samym czasie. Dodatkowo jeszcze, mimo że te godziny zostały zróżnicowane, klasy będą wychodzić na przerwy rotacyjnie, tak żeby jeszcze bardziej ograniczyć ilość dzieci przebywających na korytarzach. W tym roku funkcjonują 34 oddziały i to jest prawie 800 uczniów. Wszystkim należy życzyć zdrowia i tego, żeby udało nam się zapewnić im bezpieczne warunki do nauki w szkole w trybie stacjonarnym, którego ja jestem zwolennikiem i chciałabym, żeby udało nam się utrzymać ten tryb do końca roku szkolnego. Chyba nie ma lepszej metody niż to, że uczeń może być w szkole i mieć bezpośredni kontakt z nauczycielem.